Szanowni Państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim tutaj profesorom, którzy zechcieli przyjechać i wygłosić referaty. Nam się wydaje, organizacjom pozarządowym, że to, co Państwo mówią, jest rzeczą oczywistą. Są niezbite dowody na to, że Puszcza jest elementem bardzo cennym w ekosystemie Polski, świata, Europy. Niemniej jednak naszą rolą jest mówienie o tym, co jest tak bardzo oczywiste w ogółowi społeczeństwa i budowania poparcia dla ochrony Puszczy Białowieskiej. Taką rolę widzę jako organizacja pozarządowa. Dziwi mnie fakt, że mimo zaproszenia strona Lasów Państwowych nie przyjechała na konferencję, dlatego że nigdzie indziej jak w dyskusjach naukowych można pokazać za i przeciw ochronie Puszczy Białowieskiej. I to jest dla mnie dziwne i tyle. Wydaje się, że osamotniony nasz głos też jest poniekąd symboliczny, tak? Czyli okazuje się, że może ta druga strona nie ma tak dużo i tak dobrych argumentów merytorycznych, by podtrzymać swoją tezę. Dziękuję.